Kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakryty na Pozytywie. Jak widać, wstałam. Mamy którą godzinę? 6:45. Idę się kąpać, ogarniać i ubierać. Coś zjem, co widzicie, coś, herbatkę sobie wypiję i w trasę, bo zanim ja tym rowerem, słuchajcie, dolecę spadającym łańcuchem, no to będzie ciekawie. No gdzie lecę? Opłaca dzisiaj internet, opłacać też kredyt za czerwiec już, bo ja lubię opłacać, bo ja mam szczerze wcześniej. Dlatego, że wtedy w kredytach słyszałam, że odsetki nie rosną. A dwa, to wtedy z kredytu powiedzieli, że jak będę opłacała wcześniej, tam bez spóźnienia, no to drugi dostanę, jak będę w potrzebie. Także wiecie. A też mam rozmowę o pracę, że tak powiem. Także tam zajrzę, zobaczę, co tam ciekawego, się ogarnę i polecę. Przy okazji kupię też do kampera do robienia. To wszystko, bo wiadomo, kamperka też, tylko nie wiem, kurczę, słuchajcie, czytałam wczoraj o tym, aż w tym zostałam. I nie wiem, czy kampera można będzie obłożyć, wiecie, jak to się nazywa, pianka to na pewno mi się przyda, ale to poczekajcie, to pianka, jak będę chciała go, czekajcie, o, cekolować będziemy go chyba, zobaczymy w środku, ale to poczekajcie, pianka na podłogę, ale to ja nie będę musiała zobaczyć, co tam w tej podłodze ogólnie się znajduje, czy jest beton i czy jest po pierwsze, po drugie ocieplenie, bo na zimę już robię, także wiecie, i zobaczę, po ile jest ten, jak to się nazywa, do okładania, wiecie, to całe te, bo tak zamierzam go, słuchajcie, kochani, obłożyć go styropianem, tam z przodu. Obce, nie wiem, bo tam na vlogu czytałam, że gdzieś na vlogach czytałam na Google, że można obłożyć go kampera styropianem, żeby było ciepło, no i go potem obcekolować i dać kolorek. Ale czy na styropian można cekol, to muszę dobrze kogoś się zapytać albo poczytać jeszcze na drugim vlogu, bo to wiecie, wiadomo, jak ktoś pisze. Jeden to radzi tak, drugi zrobił tak, a ja zrobię tak i to wszystko albo lunie, albo to się będzie trzymać. No ale wolę, żeby to się trzymało, bo jednak kasa idzie. Także wiecie, skromnie, fajnie i tak dalej. Także zobaczymy, też zobaczę, po ile są brodziki mini i toaletki takie. Takie to z internetu ściągnę, no i co? No i, a i agregaty muszę zobaczyć, do wody, do prądu, widzicie. No i co, pogodę mamy bardzo ładną, na rower super, także ja się ubieram i lecę w terasę, bo zanim, słuchajcie, dolecę, to do banku, to tu, to jeszcze pieską muszę coś kupić. Piski mają, ale to już na zapas kupię. Wiadomo, psy są na pierwszym miejscu. Także ten i kamper. Opłaty i kamper, no tak. No i zobaczę, co do tego kampera. Zaraz poszukam tutaj takiego farby, czy mam, czy nie mam. I zaraz się widzimy. I dobra, kochani, ja już jestem ogarnięta ogólnie. Herbatkę robię, czekam teraz na 8, bo o 7, o w zasadzie o 8 wyjadę i 8.30, coś takiego, 8 całkowicie i dojadę. 9 na spokojnie, by się śpieszyć po sklepach, położę, jeszcze kupię te farby, spisałam sobie co mniej więcej, tylko słuchajcie, nie wiem, bo ja chcę w tej przyczepie kempingowej na zimę ją też ocieplić, by się ciera lato, jesień, wiosna, zima, ale w zimę wiadomo, jak to jest śnieg, wszystko może być, może nie być zimno i chcę ją ogólnie ocieplić. Tak, słuchajcie, myślałam, żeby podłogę zrobić tak z, bo na dobre ma podłozie i podłogę zrobić jeszcze na piankę, na styropian, beton, panele, te co są i pijanka tego czegoś, tylko nie wiem, czy to nie będzie za, jak to się nazywa, za ciężar za mocy z tego. I potem myślę obłożyć środek taką, to cało, bo wyczytałam na internecie, tak się na to, słuchajcie, nabystrzyłam. Na internecie pisało tak i pisało też, że taką przyczepę w środku można wycekolować. Łanie cekolik rozprowadzić i przysypać z gip. No nie wiem, czy cekolem można, no ale na internecie pisało, na vlogach, na forum różnych, to mnie zaciekawiło. No i co? No i tak styropianem myślę obłożyć całą przyczepę z przodu. Tak ogólnie wiecie, już nie w środku, tylko już na zewnątrz. Ładnie potem to wycekolować, tak jak tam pisało na internecie bodajże. I wiecie, i po prostu wtedy pomalować kolorkiem i normalnie. I będzie moja taka przyczepa. No ale nie wiem, słuchajcie, ile w tym prawdy na tych vlogach, na tym. Czy to można się, słuchajcie, tym sugerować, czy nie? No i co, ja już jestem gotowa, czekam, tylko biorę niedługo składak, ale lecę sprawy załatwić, to opłaty, słuchajcie, to zakupki małe. I co, i tylko sobie zjem kanapeczki, zaraz sobie zrobię ogólnie i ten,
i zaraz lecę ogólnie do domu. Nie włączyłam jak coś, herbatkę sobie włączyłam i lecę i... No i tyle. No już słuchajcie, wróciłam, jest tak, kupiłam, sorry pralka, kupiłam takie coś, takie treści, pędzelek. On kosztował 7 zł, słuchajcie, kupiłam taki akrylową farbę. Mam jeden taki pędzelek, ale to jeszcze jak przyjdą grzyniki, to będziemy malować, i używane, jakieś zobaczymy, kupimy. Do drewna, metalu i tak dalej, mam drewnianą przyczepkę, także wiecie, po egipskie słońce będzie u nas takie coś. I kupiłam też, słuchajcie, kolor. Jaki to jest kolor? Poczekajcie, to jest hawajskie cygaro. Hawajskie cygaro kupiłam. To będzie do kampera, do łóżek i tak dalej. Będziemy robić te łóżka, będę robić to. Wiadomo, czyli takie coś to kosztowało, wiecie ile? Jedna akryl hawajskie cygaro kosztowało za sztukę 33 zł 50 groszy. A to kosztowało, słuchajcie, egipskie słońce 36,50, no i pędzelek 7 zł, to 77 zł wydam, słuchajcie, ale już będziemy mieli, już to pomalujemy, to już będziemy mogli, słuchajcie, wtedy wiecie, meble, to wszystko, to na aukcję, te już moje stare meble już nie będą w zasadzie nam potrzebne, co niektóre tylko weźmiemy, przerobimy, co niektóre na aukcję, to łóżko weźmiemy, pranie kolejne, słuchajcie, wstawiłam, już będzie posprzątane, wypolerowane, także Rio de Janeiro, zobaczymy w następnym odcinku, jak będziemy malować, tam wszystko wyszlifowane, posprzątane. Także co, kochani, do następnego odcinka, ja się lecę przebierać i co? I uciekam do pracy, do mojego nowego domu, hello, pa, pa!